dla tych, którzy chcą więcej. mBank z pakietem produktów Intensive i Visa zapraszają na podcast. Dzisiaj mam tak wspaniały temat, że nie mogę doczekać się, żeby wam o nim opowiedzieć. Bez czego nie mogłabym żyć? Bez czego wy nie moglibyście żyć? Bez pasji. Najwspanialsza rzecz na świecie. Kanał na YouTubie i podcast Dalej jest o tym, co jest dalej. Jest o tym, że jest więcej. Jest o ludziach, którym się chce. Ale kim jest człowiek, któremu się chce? To jest człowiek, który ma pasję, który ma to coś, tak? To jest coś nieuchwytnego, to jest coś, co płynie głęboko z serca, to jest coś tak naprawdę szczerego, uczciwego, prawdziwego, coś, co jest niezastępowalne, coś, czego nie da się kupić. Pasja to jest coś, co napędza ludzi od zarania dziejów do działania. Pamiętam dzień, kiedy zdałam sobie sprawę, co jest moją pasją. Dzień był dość trywialny. Kiedyś któraś klasa szkoły podstawowej. Nauczyciel zapytał, wiecie, dzieci drogie, kim chcielibyście być w przyszłości? No i pomysłów było dużo. Pielęgniarką, lekarzem, strażakiem, nauczycielką. O, dużo dziewczynek chciało być nauczycielkami. A ja wtedy powiedziałam, że ja chciałabym być wyścigowym kierowcą motocyklowym. I wiecie co? Wszyscy zaczęli się z tego śmiać. Było mi przykro, ale trochę nie rozumiałam, dlaczego taka była reakcja, bo byłam przekonana, że mogę sobie marzyć o czym chcę, ale zostało to bardzo szybko zweryfikowane. Miałam wtedy 10 lat i dobrze zapamiętałam sobie tę lekcję, bo usłyszałam, kim? Wyścigowym kierowcą motocyklowym? Nie ma takiego zawodu, taki zawód po prostu nie istnieje, wiesz, to może być hobby. Ja bym powiedziała, że to jest raczej pasja, ale wtedy tak usłyszałam. A poza tym, to nie jest zajęcie dla dziewczyn. Dziewczyny nie robią takich rzeczy. Dziewczyny nie zostają wyścigowymi kierowcami motocyklowymi. Czyli mówiąc krótko, usłyszałam, że to jest niemożliwe, żebym została wyścigowym kierowcą motocyklowym. No i to słowo niemożliwe podziałało na mnie szalenie motywująco. Postanowiłam sprawdzić, czy to się da zrobić. Myślałam i doszłam do wniosku, że okej, skoro dziewczyny nie robią takich rzeczy, to może w takim razie zostanę chłopakiem. Naprawdę, marzyłam o tym, żeby być chłopakiem. Uważałam, że chłopaki robią te wszystkie interesujące, fajne, chłopackie rzeczy, a my dziewczyny mamy te wszystkie nudne, jak mi się wtedy wydawało, lalki, ubranka, zabawy w dom, gotowanie, a mnie to jakoś nie pociągało. To, co mnie pociągało, to siedzenie w warsztacie samochodowym mojego taty, wymiana klocków hamulcowych, regulacja gaźników, tak? Bo kiedyś regulowało się gaźniki, nie tak jak dzisiaj. I naprawdę zupełnie szczerze i z głębi serca, z wielkiej pasji chciałam być wyścigowym kierowcą motocyklowym. I wiecie co? Najpierw chciałam być chłopakiem przez wiele, wiele lat. A potem zrozumiałam, że wcale nie muszę być chłopakiem. Że mogę robić co chcę i jak chcę. Na własnych zasadach. Ale musiałam pokonać bardzo, bardzo długą drogę, żeby dojść do tego miejsca. Dlatego bardzo się cieszę, że w dzisiejszym odcinku poświęconym pasji spotkam się i porozmawiam z kobietą, która przeszła tę samą drogę. Pochodzi z Nowej Sarzyny na Podkarpaciu, jednak od dzieciństwa mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. O swojej dyscyplinie mówi, że to bardziej styl życia niż sport. Teraz ma jednak szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich i zamierza reprezentować Polskę. Założycielka Exposure Skates, czyli fundacji, która wspiera kobiety poprzez skateboarding. Amelia Brodka, skaterka, jedna z najbardziej znanych kobiet w światowej deskorolce i członkini Team Visa. Cześć Amelia. Cześć. Słuchaj, będę zachwycona, jak twój kot nam wejdzie w kadr, serio. No to jest. Którą masz teraz godzinę w San Diego? A tutaj jest 9 rano, a u was? No, u nas już jest wieczór, ale też widzę, że masz trochę więcej słońca niż ja, więc zazdroszczę. Zapraszam do San Diego. No tutaj mamy
słońce cały czas. Amelia, nie mieściło mi się w głowie, że mamy tak niesamowitą Polkę, która na drugim krańcu świata, w San Diego, tak wspaniale reprezentuje nasz kraj. Tokio 2020, nowa konkurencja. Zresztą przypomnę, że na Igrzyskach Olimpijskich pojawi się teraz 5 w ogóle nowych dyscyplin, tak? Między innymi wspinaczka sportowa, co mnie bardzo ekscytuje. Jazda na deskorolce. Ale są tacy ludzie też w twoim środowisku, mówię tym profesjonalnych zawodników, którzy mówią, że takie wyjście z tego świata trochę offowego i wejście do mainstreamu, że to jest coś, co też może trochę zniszczyć tę kulturę jazdy na deskorolce. Są ludzie na całym świecie, którzy nie mają do tego nawet dostępu do tej pory. A teraz na całym świecie będą budować świetne skateparki. No i coraz więcej ludzi będą mogli też czuć to samo poczucie, w którym my się zakochaliśmy. Jest więcej dobrych niż złych rzeczy, mi się wydaje. Mhm. Ty masz na swoim koncie już kilka bardzo dużych osiągnięć. 2 razy złoty medal na Mistrzostwach Europy, brązowy medal na Mistrzostwach Świata, na zawodach, które odbywały się w Chinach. A ja jestem ciekawa, co ty w ogóle traktujesz jako swój największy sukces? To bardzo dobre pytanie. Mój największy sukces. Rok temu mój sponsor do mnie zadzwonił i mówił: hej, chcemy, żeby zrobić deskę z twoim nazwiskiem. No to ja po prostu się bardzo ucieszyłam z tego powodu. W deskorolce, w kulturze jesteś profesjonalna tak naprawdę, jak masz swoje nazwisko na desce. Miałam już mieć tą deskę 5 miesięcy temu, ale przez COVID i przez to, że statki z Chin się gdzieś tam, wiesz, zgubiły, to jeszcze na nią czekam. No, ale już właśnie pokazują tą deskę i właśnie teraz pracuję nad takim wideo promocyjnym z tą deską, to może być moje największe osiągnięcie w deskorolce. Jeszcze wspanialszy jest wzór graficzny, który pojawia się na tej desce. Pokażmy go, bardzo proszę. No i znów, dla tych, którzy nie mogą w tej chwili zobaczyć tej deski, jak ona wygląda, to proszę cię, opisz, co widać na deskorolce Amelii Brodki? Właśnie widać na tej desce chatę Babo Jagi. I ja miałam kilka pomysłów, ale oni od razu się zachwycili tą Babo Jagą. Mówili: przecież ty jesteś z Polski i to jest twoja kultura i to jest bardzo fajna historia, musimy to koniecznie dać na deskę. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się startować w polskich barwach, a nie w barwach Stanów Zjednoczonych, w których przecież mieszkasz od 7 roku życia, prawie całe życie tak naprawdę? I ja jestem dumna z tego, że przyszłam z Polski. Mhm. Mam ciocię, babcię, wujki, kuzyny. Zawsze jak rozmawiałam z ciocią, albo z wujkiem, albo z kimś, to mówili: co ty robisz, dziecko? Przewrócisz się i połamiesz wszystko. Przestań się bawić z tą deską. Bawić, a to dobre, nie? A teraz sytuacja jest całkiem inna. Wczoraj z ciocią rozmawiałam. Ona mówiła: o, Amelio, ale trzymam kciuki dla ciebie, żeby ci wyszło. To super, że ci dobrze idzie w skateparku. No i to po prostu całkiem zmieniło rozmowę. Teraz mam wsparcie od całej rodziny, że jest teraz trenuję na ten igrzyska, zamiast bawię się na desce. Okej, tak. I to zmieniło wszystko. To zmieniło wszystko. No i chcę, żeby moja rodzina była z tego dumna. Urodziłaś się w ogóle na Podkarpaciu. Nowa tak. Sarzyna. Jak to się stało, Amelia, że z tej nowej Sarzyny z Podkarpacia wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych, kiedy miałaś, jak słyszę, 7 lat? To była bardzo ciekawa sprawa, no bo z tego, co mi tato opowiada, no to mówił, że tak jako żart się zapisał na loterię, na wizę do Ameryki. Tak żartował z kolegiem sobie. No i dostał tą wizę, no i popatrzył się na moją mamę i mówił: no przecież muszę jechać. Udało mu się zaprosić moją mamę, to moja mama tam przyjechała, pojechali sobie na Florydę i moja mama mówiła, że
jak ona widziała tego Disneya, to aż ją serce bolało i chciała, żeby jej dzieci to widzieli. Z tego, co mi mówią, to od tego momentu myśleli sobie, że musimy tam wszyscy pojechać. Wszystkim mówię, że dalej jestem na wakacjach, no bo pojechaliśmy odwiedzić tatę na wakacje, no i zostaliśmy na wakacjach. Jesteś kobietą, która postanowiła osiągnąć coś w męskim świecie i wyobrażam sobie, że kiedy po raz pierwszy stanęłaś na deskorolce, to nie było to chyba zajęcie dla dziewczyn. Przynajmniej nikt o tym tak nie myślał. Moi bracia się wyśmiewały ze mnie, że ja nie umiem prawidłowo jeździć na deskorolce. Nie pozwalali mi ich desek dotykać, no to, to mnie tak wkurzyło. Nawet skaterzy w moim mieście zawsze na mnie mówili jako poser, że nawet koszulki deskowej nie mogłam ubrać do szkoły, no bo od razu się ze mnie wyśmiewali. No to po prostu się tak wkurzyłam, że sobie pomyślałam, okej, nauczę się najtrudniejszy trik, trudniejszy niż oni wiedzą i im pokażę, że tak, jestem skaterem. I nauczyłam się 360 flip. Deska się obraca 360 stopni w tą stronę i też 360 stopni w tą stronę. Okej. Okay. Nawet szczerze trudno mi sobie to wyobrazić, ale brzmi bardzo skomplikowanie. I co jest dalej? Co sprawia, że z jakby chęci udowodnienia, być może im udowodnienia sobie, że staje się to twoją największą życiową pasją? Jak do tego doszło? Moja rodzina pojechała oglądać X Games. To są takie wielkie zawody w action sports. No i chodzimy tak dookoła, no i patrzymy tam w boku, coś się dzieje, nie? To tak podchodzimy, słyszymy, że coś tam na głośniku, coś tam mówią, o przecież patrzymy się, dziewczyny, to dziewczyny jeżdżą na takiej wielkiej rampie, wiesz, w powietrzu, skaczą, flipy robią, no i patrzymy się na siebie całkiem zdziwieni. To dziewczyny? Ta jedna dziewczyna, co tam była, miała tylko 12 lat, my też mieliśmy tylko 12 lat, no i od tego momentu ja myślałam, o, to jest możliwe, żeby jeździć na takim poziomie, że są opportunities dla kobiet. Zadam ci jedno zasadnicze pytanie. Czy dla ciebie jazda na deskorolce to jest sport, czy to jest styl życia? Całe twoje życie się tym zajmuje. Patrz, wszędzie tutaj mam deskorolki. Mam tutaj zdjęcie mojego męża, jak jeździ na desce. On jeździ na desce. Jak mamy wolne chwili razem, to jeździmy na desce. Oglądamy skate videos cały czas. To jest pasja, to jest styl życia, ale też obsession całkowita. Słuchaj, swoją drogą, jak wspomniałaś o mężu, miałaś jedne z najbardziej romantycznych zaręczyn, jakie widziałam. Tak, ja naprawdę byłam strasznie zaskoczona. Bardzo chciałam, żeby takie coś się stało, ale nigdy nie myślałam o tym, że o, jedziemy na zawody deskorolkowe i to może być taki moment. Wjechał w ten boj, tak wyskoczył, no i od razu na kolana przede mną, to po prostu. Ci, którzy słuchają naszej rozmowy jako podcastu, nie mogą tego zobaczyć. Ci, którzy oglądają w tej chwili kanał na YouTubie, widzą, jak twój mąż, który zresztą sam jest świetnym zawodnikiem, tak, i sam jeździ na desce, i poznaliście się na skateparku, klęka przed tobą, wiesz, publiczność dookoła, jakieś w ogóle kompletne szaleństwo, oświadcza ci się, od tego momentu jeździcie na desce, nie razem, obok siebie. To nie byłoby możliwe, żeby była z kimś, kto nie jeździ na desce, który nie rozumie tego świata, no bo na przykład jak ja jadę na jakiś tour, no to ja jestem cały czas z facetami. Albo dlaczego, jak są święta, na przykład tutaj, jak na Boże Narodzenie byłam w skateparku tam 5-6 godzin i on też przyjechał pojeździć. Jakbym mogła nawet porozmawiać z kimś, kto nie jeździ na desce, dlaczego ja muszę być w skateparku całymi dniami codziennie. Nie było tak naprawdę takiej przestrzeni dla dziewczyn, tak? Nie było dziewczyn widocznych w tym sporcie czy stylu życia, jakkolwiek to nazwiemy. To były jedne zawody na cały rok i jeżeli wygrali, może
by zarobili kilka dolarów, ale nic do porównania z tym, co faceci zarabiali. W roku 2010 ja myślałam, że ja nareszcie się dostanę na te zawody, na te X Games. No i... Na te jedne jedyne, tak, które były. Na te jedne jedyne zawody, tak. No bo to była jaka jedyna opcja, żeby kobieta pojawiła się w desce jako professional. I jechałam kilka razy w tygodniu od LA, gdzie byłam w szkole, do San Diego, to jakieś 2,5 godziny, żeby tylko jeździć na takich rampach, żeby się nauczyć nowe triki i żeby pokazać, że ja mogę też być w X Games. No i nakręciłam takie wideo i pokazałam tym ludziom, którzy zapraszają ludzi na X Games, no i mówili: o tak, twoje wideo było świetne, ale nie będzie już Women's Vert, jest cancelled. Czyli, że w ogóle zlikwidowali konkurencję kobiet, tak? Jakby skasowali te zawody. Nie było sposobu, żeby jako kobieta jakoś osiągnąć coś w deskorolce, to, no bo sponsory, tak nawet najlepsze kobiety na świecie, to może im dawały tak za darmo deskę czy dwa, coś takiego, ale to, żeby tak naprawdę żyć z tego i pracować nad tym, to wydawało się niemożliwe. Nie rozumiałam tego, no bo przecież ja codziennie widziałam coraz więcej dziewczyn w skateparku, no i więcej dziewczyn jeździło na wyższym poziomie i to naprawdę, ja widziałam, że to szło do góry, to myślałam, przecież może oni tego nie widzą. Kiedyś tak jako żart mój kolega mówił: o, ktoś musi zrobić taki film dokumentalny o tym. Mówiłam: tak, ktoś musi to zrobić. No i tak mówię: no, ty zrób. Ja nic nie wiem o kamerach, o editing. Okej, okay, whatever. Mam iPhone, mogę pożyczyć aparat jakiś dobry od szkoły. Mogę się nauczyć editing. No to tak się zaczęło. I tak powstał film Underexposed, który stał się początkiem rewolucji, można powiedzieć. Nie wiem, czy to tak naprawdę był początkiem rewolucji, no bo też inni pracowali nad tym, żeby kobiety w deskorolce dostali więcej wsparcia. Ten film zrobiliśmy tylko dlatego, żeby zacząć conversation o tym, jak można bardziej dołączyć kobiety do tego sportu, do tej industry i dlaczego w tej chwili nie mają wsparcia. Co było powodem, dla którego postanowiłaś stworzyć zawody dla kobiet z prawdziwego zdarzenia? Czy to było to wkurzenie właśnie, że faceci mają swoje zawody, rozgrywki, nagrody i mają się gdzie pokazać i po prostu Amelia powiedziała: dość, po prostu dziewczyny, zróbmy event dla siebie? Tak, no bo po prostu nic się nie działo. Okej, okay, zrobiłam film dokumentalny, ale co to komuś... Nic to komu nie przyniosło. No to po prostu myślałam: okej, okay, to muszę brać jakąś większą akcję. Jak ten jęczy o tym, że nie ma zawodów, no to niech zrobię zawody. I zrobiliśmy jeden event w 2012. Pierwszy raz w competition Alana Smith zrobiła McTwist, czyli to jest taki 540 obrót w powietrzu, tak do góry nogami. No i po prostu był taki niesamowity moment. No i to mi pokazało, że po prostu jak są opportunities dla kobiet, no to ten poziom cały czas pójdzie do góry. No i tak naprawdę z pomysłu na jeden event, jak już sama powiedziałaś, powstał cykl zawodów na wysokim światowym poziomie, które są doceniane przez specjalistów w tej dziedzinie. Wiesz, długa droga i duży sukces. Jak ja zaczęłam jeździć na desce, jakby ktoś mi powiedział, że tyle kobiet jeździ na desce na takim wysokim poziomie, ja bym nawet nie wierzyła tego. No to że się tak rozwija, to po prostu dalej tego nie wierzę. Ale postanowiłaś stworzyć też fundację i pójść dalej. To hasło też mi jest bardzo bliskie, wiesz. Ja bardzo wierzę, że najważniejszą moją misją to dawać kobietom skrzydła. Super. Żeby kobiety mogły latać wysoko, a ty robisz dokładnie to samo. Opowiedz o twojej pracy charytatywnej. To na przykład nasze większe events zbierają pieniądze dla
przemocy domowej, jest tam lokalny domestic violence shelter, zbieramy dla nich. Czyli jedzenie. Tylko przetłumaczę dokładnie, czyli takie schronisko dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Tak, nie tylko dla kobiet, wiesz, tam też no tak, są kobiety, dzieci, jasne. Wszystkie osoby, no, które są w kryzysowej sytuacji. To staramy, żeby każdy nasz event był też fundraiser na, dla nich. I też mamy, jak mamy szkółki, to zbieramy takie jedzenie dla nich. Mamy taki youth program, który się nazywa Skate Rising. Czasami może robią takie support kits dla bezdomnych ludzi albo, wiesz, piszą jakieś empowering journals dla dzieci, którzy są w szpitalu i co miesiąc mamy po prostu inną misję, żeby też nauczyć tych młodych dziewczyn, że są ludzie w naszej community, którzy potrzebują pomocy. No i pokazujemy im, jak oni mogą pomóc. No i potem się uczą jeździć na desce. Słyszałam, że najmłodsza twoja uczennica miała 3-latka? Tak, 3-latka. No i po prostu świetna była, no bo kask był taki wielki, że prawie jej oczy całkiem zasuwał. No i deska po prostu do pachy miała. No, ale po prostu była świetna zabawa i bardzo chciała się nauczyć. No i też ostatnio założyliśmy dla kobiet adult clinics i mieliśmy kobiety, którzy mają ponad 80 lat, 86 Co? Lat, ona jest najstarsza. 86 lat, tak? Miałaś, przepraszam, uczennicę, która przyszła uczyć się jeździć na desce? Tak. Okej. Okay. Tak. To znaczy, że dla mnie też nie jest za późno? Nie, mi się wydaje, że w każdym wieku można się nauczyć. Nie potrafię jeździć na deskorolce, ale chciałabym się umówić. Jeszcze nie. Ale chciałabym się z tobą umówić, że jak będziesz w Polsce albo ja zawitam do Stanów, to, to spróbuję. To spróbuję, choć wydaje mi się to... wydaje mi się to cholernie trudne, przyznaję. Tak? Jak byłam dzieciakiem, to nic mi się nie wydawało trudne, ale akurat jazda na deskorolce z punktu widzenia moich 47 lat wydaje się sportem dość niebezpiecznym i ryzykownym. Ale to się uczy, jak to się przewraca, że tak bezpiecznie. Słuchaj, bo czy w ogóle jeżdżenie na deskorolce to się tak da dobrze wyżyć? No, nie dokładnie. Może te top mężczyźni dadzą sobie radę. To nie jest tak łatwo w tym sporcie. No, ja właśnie bardzo się cieszę z tego, że mam wsparcie od WISA i mam wsparcie od Polish Skate Federation, żebym mogła tak przygotować się na olimpiadę i skupić się bardziej deskorolką. Słuchaj, a co w twoim życiu było takiego, co wydawało się niemożliwe? Albo ktoś ci mówił, że jest niemożliwe, a jednak zrobiłaś to. Takich rzeczy było wiele, ale co dla ciebie jest najważniejsze? To, że ja mam już ponad 30 lat i całymi dniami mogę jeździć na desce. To jest po prostu marzenie. Jakby mi ktoś powiedział to 10 lat temu, 15 lat temu, ja bym nigdy nie wierzyła. I to, że mogę na przykład jeździć z Tonym Hawkiem i on wie, kim ja jestem i sobie razem jeździmy, to po prostu... A on jest legendą w tym sporcie? Nie wierzę tego. Mój mąż jeździ na desce, mamy skatepark przed domem, to po prostu w głowie się nawet nie mieści, jak to wszystko się ułożyło. Ja ci opowiadam i sama tego nie wierzę, a to jest jakoś moje życie po prostu. Jakbym loterię wygrała, czy coś takiego. Ale wiesz co, Amelia, to też nas łączy. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że każdego dnia się budzę i myślę sobie, hej, mam taką super pracę, która właściwie trudno powiedzieć, że jest moją pracą, bo jest moją największą pasją i właściwie nie wiem, gdzie jest granica pomiędzy pasją a pracą. Jest też takie powiedzenie, uczynić ze swojej pasji swoją pracę, a w sumie nie przepracujesz ani jednego dnia, ani jednej godziny w swoim życiu, więc mogę powiedzieć, że obie, okej, okay, ciężko na to pracowałyśmy, ale obie też mamy szczęście. Mi się wydaje, że jak się ma pasję o czymś, żeby naprawdę iść za tym. Nawet jak to
by się udawało niemożliwe. No bo jak ja zaczęłam tą journey, no to ja bym nigdy nie myślała, że to moje życie, które mam teraz, było możliwe. Ale po prostu mam taką pasję, mam taką obsesję z deskorolką, że musiałam za tym iść. I mi się wydaje, że nawet jak to nie przyniesie cię tam, gdzie sobie wyobrażasz, może w jakiś inny direction, no to i tak pójdziesz tam, gdzie możesz być fulfilled i możesz spełniona. Znaleźć... Jak? Spełniona. Spełniona. I, no i można z tego znaleźć inną drogę, o której byś nigdy nie myślała, ale może to jest właśnie ta twoja droga. Mi się wydaje, że pasja jest właśnie, jest twoja droga w życiu i nie można tego ignorować, rezygnować, poddawać się. Nie można tego ignorować, właśnie. Wiesz co, moja mama zawsze mi powtarzała, słuchaj, podążaj za swoją pasją, cokolwiek to jest. To może być, wiesz, szydełkowanie, nie wiem, kolekcjonowanie znaczków, to mogą być sporty ekstremalne, to może być, wiesz, to może być absolutnie dowolna rzecz, ale jeśli robisz coś z prawdziwej miłości, z głębokiego przekonania i z prawdziwego pragnienia, które płynie z wewnątrz ciebie, to tylko wtedy jesteś w stanie to robić naprawdę dobrze. A na pewno tylko wtedy jesteś w stanie inspirować innych ludzi, tak jak ty to robisz. Bardzo ci dziękuję. No to dziękuję, bardzo było miło z tobą porozmawiać. Pamiętaj, że jesteśmy umówione na jazdę. O, ja nie zapomnę tego. Nie, ja wiesz, kask po prostu, ochraniacze, dobrze, wchodzę tak. W to. Dobrze. Super, no to dziękuję bardzo i nie mogę się doczekać do naszej wspólnej jazdy. Cała Polska trzyma kciuki za Amelię, żeby dostała kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, a ja trzymam kciuki, żebyśmy spotkali się na moim kanale na YouTubie i w kolejnym podcaście z kolejnym niezwykłym, inspirującym gościem. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Tobie bardzo dziękuję i trochę zazdroszczę tego słońca w San Diego, ale wierzę, że niedługo się spotkamy. Czy tu, czy tam? Zobaczymy. No przyjedź tutaj i będę już mieć deskę gotową dla ciebie, no i będziemy sobie jeździć. Dzięki. Będziemy sobie jeździć, ale to brzmi. To jest pomysł na życie, no. Dla tych, którzy chcą więcej, mBank z pakietem produktów Intensive i Visa dziękują za wysłuchanie podcastu.